Powoli zmierzamy do końca dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy bardzo za obecność. Bardzo nam miło, że zechciało wam się poświęcić wieczór drugiego dnia świąt, żeby z nami być. Tutaj w pieśniarzach mamy też taką tradycję. Zrobimy tacę. Mamy taką tradycję, że pod koniec naszego koncertu Donat puszcza tacę. I jak ktoś ma przypadkiem, to może wrzucić pieniążka. I połowa tych pieniążków pójdzie tutaj na pieśniarzy. Donat zapłaci czynsz i różne takie opłaty, a połowa pójdzie dla muzyków, na struny i takie tam. Ale poruszenie się zrobiło. No za bardzo żeście Igora zagłuszali, wiesz? Przepraszamy, ale właśnie ja się pytałem, czy go słychać. Nie, żart, dobrze. Bo mogę go podgłosić. Ale teraz chyba będzie go słychać, bo będzie grał na trójkącie. Igor jest multiinstrumentalistą. I ma te tajemne moce, które pozwalają mu, oprócz tego, że gra na quizze, to jeszcze umie grać na trójkącie. Ostatnio się nauczył. 5 minut. A Igor w ogóle jest naszym przyjacielem, który pochodzi, słuchajcie, z Rio de Janeiro. On ma sambę w genach. I do tego bardzo, bardzo ładnie mówi. Możesz powiedzieć coś po portugalsku? Z akcentem takim Rio de Janeiro? Que você quer que eu fale? Nie wiem, co chcesz. Ja mówię. Przepraszam, jeszcze nie umiem mówić po polsku. Możesz złożyć życzenia wesołych świąt, wszystkiego najlepszego, ale po portugalsku. Po portugalsku i z akcentem carioca. Tak. Feliz Natal, pra todos vocês. A kolędę jakąś zna, bo tam jakieś. Nie zrozumiałem. To może potem. Już nie stresujmy, bo on się stresuje tym trójkątem. Już nie dokładaj.